Jeśli czujesz, że związek, w którym jesteś, nie należy do najbardziej udanych i chcesz go zakończyć, to dzisiaj mam dla Ciebie kilka bardzo cennych zasad, które zdecydowanie ułatwią to zarówno Tobie, jak i osobie, z którą jesteś. Zapraszam do oglądania. 1. Musisz być pewny, że chcesz zakończyć ten związek. Nigdy nie zrywaj pod wpływem emocji, bo możesz łatwo zacząć tego żałować. Nawet jeśli mocno zdenerwowałeś się z powodu zachowania Twojego partnera, to lepiej poczekać, aż te emocje miną i wtedy zastanowić się, czy na pewno nadal chcesz zerwać. Nawet jeśli już podjąłeś decyzję o rozstaniu, to poczekaj z tym co najmniej kilka dni, a najlepiej nawet tydzień. To jest decyzja, która może być nieodwracalna w skutkach, więc wykorzystaj ten czas, żeby na spokojnie się zastanowić, czy nie warto dać sobie jeszcze szansy. Jeśli po tych kilku dniach nadal będziesz chciał się rozstać, to zrób to. Przynajmniej będziesz bardziej pewny tego, co robisz. 2. Nie zwlekaj z rozstaniem w nieskończoność tylko dlatego, że nie chcesz kogoś zranić. Jeśli tamta osoba jest do Ciebie mocno przywiązana, to bez względu na to, w jaki sposób się z nią rozstaniesz, i tak będzie cierpiała. W praktyce zrobisz i jej, i sobie dużo większą krzywdę, zostając w takim słabym związku jeszcze miesiącami czy nawet latami. Bo to zabiera Wasz czas. A rozstając się z nim, nie skazujesz go na wieczną samotność. Im szybciej to zrobisz, tym szybciej Twój partner dojdzie do siebie i będzie mógł wejść w nową relację. Gdyby spojrzeć na to zupełnie racjonalne, to będzie znacznie lepsze niż pozostawanie w związku, w którym jest się niekochanym i który ostatecznie i tak jest skazany na rozpad. 3. Postaw sprawę jasno. Dużo łatwiej jest powiedzieć, że potrzebujesz przerwy albo że chcesz się dalej przyjaźnić, ale jeśli postanowiłeś, że chcesz się rozstać, to znacznie lepiej będzie, jeśli powiesz o tym wprost i urwiesz kontakt z tą osobą. Przynajmniej na jakiś czas. 4. Uważaj na efekt jojo po zerwaniu. Słuchając setek historii podczas moich konsultacji w sprawie powrotów do byłych partnerów, zauważyłem, że często tuż po rozstaniu, nawet jeśli ktoś wcześniej był tego na 100% pewny, nagle zaczyna się zastanawiać nad słusznością swojej decyzji, a nawet jej żałować. I to jest normalny efekt. Nawet jeśli to Ty podjąłeś tę decyzję, to po zerwaniu znajdujesz się w momencie w swoim życiu, kiedy możesz tamtą osobę stracić już na zawsze, a przez to ona jest dla Ciebie większym wyzwaniem i automatycznie staje się bardziej atrakcyjna. Miej świadomość, że to tylko chwilowy, nieracjonalny zwrot w myśleniu i nie podejmuj pochopnych decyzji o powrocie. Bo jeśli tuż po rozstaniu jednak zgodzisz się wrócić, to prawdopodobnie szybko znowu zaczniesz tego żałować. 5. Dużym błędem jest czekanie na odpowiedni pretekst do rozstania. Nie rób tego, bo to może potrwać bardzo długo i stracisz sporo czasu. Jeśli już jesteś pewny, że chcesz się rozstać, to już ten fakt jest wystarczającym powodem do tego, żeby to zrobić. 6. Najwięcej szacunku okażesz swojemu partnerowi, mówiąc mu o rozstaniu prosto w oczy, i tak właśnie jest najlepiej zrobić. To będzie okazja do tego, żeby pomóc mu zrozumieć, dlaczego podjąłeś taką decyzję i odpowiedzieć na wszystkie jego pytania i naprawdę uciąć tą znajomość. Jednak jeśli jest to dla Ciebie za trudne albo spotkanie w najbliższym czasie jest niemożliwe, to zrób to podczas rozmowy przez telefon. Jeśli nawet to jest dla Ciebie za trudne, a nie ma się co dziwić, bo to bardzo emocjonalny moment, to możesz też napisać tej osobie list i tam opisać motywy swojej decyzji. To będzie zdecydowanie lepsze niż odkładanie tego w nieskończoność. 7. Pamiętaj, że rozstanie nie jest aktem egoizmu, tylko asertywności. Nie jesteś egoistą, jeśli żyjesz tak, jak Ty chcesz żyć i robisz dokładnie to, co Ty chcesz robić ze swoim życiem. Egoistą jest ktoś, kto mówi innym, jak mają żyć, żeby jemu było dobrze. W tym przypadku może to być Twój partner, który nie chce pozwolić Ci odejść. 8. Nigdy nie obwiniaj się z powodu rozstania. Nie wiedziałeś, że ten związek będzie wyglądał tak, jak wygląda, bo gdybyś wiedział, to w ogóle byś go nie rozpoczął. Nawet jeśli Twój partner będzie cierpiał, to poczucie winy w niczym nie pomoże, ani jemu, ani Tobie. A jeśli to ta osoba, którą zostawiasz, próbuje zaszczepić w Tobie poczucie winy,
to wiedz, że to, co ona do ciebie czuła, nie było nawet miłością. Kocham cię tylko jeśli jesteś ze mną. Jeśli wolisz odejść, nienawidzę cię. Jeśli tak właśnie brzmi narracja drugiej strony, to jesteś traktowany raczej jak zepsuta zabawka, która nie spełnia już swojej funkcji. Gdyby ta osoba naprawdę cię kochała, to pozwoliłaby ci odejść i nadal chciała dla ciebie jak najlepiej. 9. Jeśli podczas rozstania partner grozi ci samobójstwem i uważasz, że jest to bardzo prawdopodobne, co czasami się zdarza, wtedy i tak podejmij decyzję o rozstaniu, powiedz mu o tym wprost, ale jednak obiecaj, że następnego dnia i tak się spotkacie. Po czym zacznij się z nim kontaktować i spotykać coraz rzadziej, żeby powoli przyzwyczaić go do tego, że nie będziecie razem i nie dawać mu żadnego większego bodźca do tego, żeby zrobił sobie krzywdę. Wiem, że to nie jest łatwa decyzja, ale mam nadzieję, że dasz sobie radę i trzymam za ciebie kciuki. A jeśli dotyczył cię kiedyś problem rozstania, to mam do ciebie takie pytanie. Jak myślisz, czy wolałbyś być po tej stronie, która zostaje zostawiona, czy po tej, która zostawia partnera? Wiem, że na pierwszy rzut oka może to być dość oczywiste pytanie, natomiast nie jest to już takie oczywiste dla tych, którzy mieli właśnie taki dylemat, którzy musieli partnera zostawić, dlatego jestem bardzo ciekawy waszych wypowiedzi. Tak przy okazji dodam jeszcze, że właśnie dzisiaj skończyłem pracę nad swoim kursem jak zapomnieć o byłym partnerze czy o byłej partnerce. Skończyłem wszystkie nagrania do tego kursu, dlatego już niebawem pojawi się na stronie internetowej jak zdobywać w dziale produkty. I na koniec mam dla ciebie prośbę. Jeśli ten film był dla ciebie przydatny, daj mi suba. Dzięki temu zmotywujesz mnie jeszcze bardziej do działania i sam dużo łatwiej trafisz na każdy kolejny film. A teraz już wszystko. Dzięki i do następnej niedzieli. Robert Marchel.